Julian wpatrywał się pustym wzrokiem w jeden punkt na suficie w celi aresztu. Był to ostatni dzień przed wysłaniem go do kolonii. Miał nadzieję na wyrok w zawieszeniu. Ale dzięki staraniom ojca młodego bogacza, jego dziadek otrzymał prawdziwy wyrok. Rok więzienia. Na starość, zamiast sanatoriów z bufetem, dostał więzienne łóżka z paskudnym żarciem. Pomyślał dziadek, ale nie żałował tego, co zrobił. Jego rozmyślania przerwał kolega z celi. Julian, co cię czeka? Przekroczenie granic obrony koniecznej. Tuż pod oknami mojego domu wieczorem trzech pijanych mężczyzn chwyciło młodą dziewczynę. Krzyczała, gdy te bestie zaczęły ściągać z niej sukienkę. Nie mogłem tego znieść. Chwyciłem strzelbę, z którą poluję. Chciałem ich tylko nastraszyć, żeby się rozpierzchli. Ale broń wypaliła. Zapomniałem wziąć amunicji. Dwóch od razu się rozpierzchło, a trzeci ranny leżał na ziemi. W szpitalu drania cudownie odwodniono. Wisiał na włosku. Okazało się, że był bogatym człowiekiem, synem bogatego tatusia. Ten sam tatuś zrobił wszystko, żeby załatwić mi pełny wyrok w więzieniu. Julian, trzymaj się. W więzieniu będzie ciężko. Nie lubią tam starych ludzi, nie więźniów. W rzeczywistości nikt nie chce starych ludzi nigdzie. Zwłaszcza nie tam. I rzeczywiście, kolega z celi miał rację. Męki dziadka zaczęły się, gdy tylko przekroczył próg więziennej celi. Julian zobaczył pustą pryczę i chciał się położyć. Głowa bolała go od wrażeń całego dnia. Został przywieziony do więzienia jak zły przestępca. Nigdy w życiu nie czuł takiego wstydu. Gdzie wylądowałeś, dupku? Wstawaj szybko. Nagle z tyłu celi rozległ się nieprzyjemny, szorstki głos. Mówię do ciebie. Mówię do ciebie. Ponownie krzyknął skazaniec, widząc, że dziadek rozejrzał się dookoła. Dlaczego mi rozkazujesz? Nie boi się, zapytał dziadek. Nie był bojaźliwym człowiekiem. Dawno temu służył w Afganistanie. Bronił ludzi przed bandytami takimi jak ten skazaniec, który teraz na niego krzyczał, ale jego siła fizyczna nie jest już taka jak kiedyś. Starość, nie radość. Masz czelność pytać mnie dlaczego? Bo ja tu rządzę, a ty jesteś nikim. Mężczyzna zeskoczył z łóżka, podszedł do dziadka. Był młody, wysoki, napompowany, z zarostem. Jego ciało pokrywały tatuaże i tatuaże. Spojrzał na Juliana z nienawiścią. Jak myślisz? Nie wiem, dlaczego jesteś w więzieniu? Wiem wszystko o wszystkich tutaj. Szkoda, że nie dali ci więcej czasu. Wynagrodzę ci to. Myślisz, że jesteś świetnym strzelcem. Przez ciebie mój kuzyn Seweryn, który siedział w więzieniu, gdy byliśmy dziećmi, został praktycznie inwalidą. Dziadek nie zachwiał się i po męsku, patrząc prosto w oczy bezczelnemu mężczyźnie, powiedział: I dobrze ci tak, Sewerynie, że nie odważysz się więcej podnieść ręki na dziewczyny. Teraz ja podniosę rękę na ciebie. Mężczyzna krzyknął z całych sił i właśnie szykował się do uderzenia starca, gdy w drzwiach zagrzechotał rygiel i do środka wszedł strażnik. Marcin, przestań natychmiast, igrasz z ogniem. Jeszcze jedno pobicie więźniów i dostaniesz nowy wyrok. Co jest ze mną nie tak? Przecież nic mi nie jest. Nowy dopiero się zapoznawał. Gdy tylko żelazne drzwi zamknęły się z hukiem, mężczyzna podskoczył do dziadka i znów zaczął grozić. Pomszczę cię za twojego brata Seweryna i za siebie. Tam cię będę miał. Z tymi słowami potrząsnął pięścią przed nosem staruszka. Gdy wszyscy rozeszli się do swoich prycz, Julian po raz pierwszy tego dnia położył głowę na poduszce i poczuł łzy spływające po policzkach. I to od niego, który przez całe życie uważał się za surowego, męskiego mężczyznę, nieprzyzwyczajonego do łez bez względu na wszystko. Nawet wtedy, gdy chował swoją żonę Laurę, zmarłą nagle na zawał serca. I córkę Ludwikę, która w wieku 14 lat nagle ciężko zachorowała i poszła w ślady Laury. Przeżywał wtedy w sobie ostry ból, który na zawsze zadomowił się w jego sercu. I teraz popłynęły łzy rozpaczy, bezradności i beznadziei. Jedynym promykiem światła w tym królestwie ciemności były listy Angeliki. Tej samej myślami Julian zasnął nad ranem. Obudziło go ostre pchnięcie w bok. Dlaczego spałeś tak późno? Wstawaj! Krzyknął na niego Marcin, ten paskudny człowiek z wczoraj. Hej, ty chyba myślisz, że jesteś w sanatorium. Przyniosę ci kefir i owsiankę. Śmiech współwięźniów słychać było ze wszystkich stron. Przy śniadaniu niekończące się wyzwiska trwały. Gdy tylko Julian przyłożył łyżkę do ust z więziennym jedzeniem, Korobow wyrwał miskę z rąk dziadka. Jak śmiesz jeść? Jeśli mi smakuje, to zjem. Wciąż młody organizm. Potrzebujesz podwójnej dawki.
Ze wszystkich stron rozległ się głośny śmiech, który zdawał się wstrząsać ścianami. Fuj, to jest obrzydliwe! Marcin zmarszczył nos i w tej samej sekundzie wylał całą zawartość swojego talerza na głowę dziadka. Pełna sala więźniów zatrzęsła się ze śmiechu jeszcze bardziej. Dziadek siedział i nabierał kaszę na łyżkę, zalewając się łzami z powodu tak potwornej niesprawiedliwości. W końcu był człowiekiem broniącym człowieka przed bandytami, kimkolwiek byli, żebrackimi głodomorami czy synami bogatego tatusia. I to nie gangsterzy są policzkowani i zastraszani w więzieniu, tylko on. Najbardziej uderzająca była reakcja strażnika, który przyglądał się temu z boku. Nie tylko nie stanął w obronie Juliana, ale udawał, że nic się nie stało, a nawet uśmiechnął się do niego. Oczywistym było, że Marcin, oprawca swojego dziadka, był tutaj w uprzywilejowanej pozycji. Zwykły przestępca nie mógł nawet marzyć o takich przysługach. Trafił do więzienia za grube pieniądze, które milioner wypłacił mu za wzięcie winy syna na siebie. Więzień powiedział po prostu, że to on prowadził samochód, który potrącił mężczyznę. Sporą część pieniędzy przyjął oczywiście po cichu szef kolonii. Z tak potężną obroną Marcin mógł robić, co chciał. Julian, mimo grozy sytuacji, był zdeterminowany, by wytrwać i przetrwać w tak nieludzkich warunkach DLA dobra Angeliki. Była DLA niego jak wnuczka i w krótkim czasie stała się jedynym członkiem jego rodziny. Julian nigdy nie był w stanie otrząsnąć się po nagłym odejściu żony i córki. Przez całe życie żył samotnie. I nagle na starość takie szczęście. Jakby sam Bóg zesłał Angelikę na całe jego cierpienie. Pod gradem kpin i wyzwisk ze strony więźniów dziadkowi udało się wytrwać do końca tygodnia. Potem nadszedł dzień, raz w tygodniu, kiedy więźniowie mogli się umyć. Gdy tylko Julian odkręcił wodę, poczuł ogromny wstrząs w plecach, który sprawił, że nie był w stanie utrzymać stóp na śliskiej podłodze i upadł. Dlaczego ty ciągle upadasz, stary pryku? Zadrwił staruszek Marcin, który go popchnął. Dlaczego nie wstaniesz? Wstawaj! Wtedy zobaczył, że staruszek jest w złym stanie. Marcin bardzo się przestraszył jak ostatni tchórz. Ale nie z powodu dziadka, tylko samego siebie. Nie chce, żeby dostał nowy wyrok. Cholera, czy on wybiegł z domu? Jest trupem. Hej, jeśli żyjesz, nie waż się mówić przeciwko mnie. Marcin pospiesznie się oddalił, by nikt nie pomyślał o nim nic złego. Julian leżał na zimnej podłodze, nie mogąc się ruszyć. Ostry ból w głowie narastał z każdą sekundą, a dziadek czuł, że traci przytomność. Obudził się w pokoju o białych ścianach i białych drzwiach, z twarzą pięknej kobiety pochylającej się nad nim. Julian pomyślał, że jest w raju, gdzie jest dobrze i nie ma bólu, a obok niego był anioł. Na ziemię sprowadził go przyjemny kobiecy głos. Julian, obudziłeś się? To dobrze. Mój Boże, co oni ci zrobili? Co to za bestie? Oni naprawdę powinni siedzieć w więzieniu. Lekarka więzienna Krystyna nie mogła opanować emocji. Panie doktorze, co mi jest? Zapytał Julian. Zdał sobie sprawę, że jest w więziennym szpitalu, ale niestety nie na długo. Wkrótce koszmar ostatnich dni miał się powtórzyć. Stłuczenia tkanek miękkich głowy, ramion, liczne krwiaki, żadnych złamań ani urazów głowy, dzięki Bogu. Czy zostałeś pobity? Dlaczego? Jak ktokolwiek mógł podnieść na ciebie rękę? Ci ludzie nie mają nic świętego. Lekarz nadal był oburzony. Dziękuję, moja droga, za miłe słowa, ale nikt mnie nie uderzył. Sam się poślizgnąłem. Podłoga jest zbyt śliska. Julian z jakiegoś powodu okłamał lekarza. Po prostu nie chciał być traktowany jak schorowany, niedołężny staruszek. Ale oczywiście Krystyna mu nie uwierzyła. To samo powiedział śledczemu, który zadał podobne pytanie. Dziadek złapał się na nieprzyjemnej myśli, że boi się pretensji Marcina. Słabeusz, pomyślał sobie. Czas spędzony w więziennym szpitalu był dla dziadka rajem w porównaniu z agonią celi. Krystyna nie była obojętna na cudzy smutek. Dzięki niej Julian mógł zostać w szpitalu nie dwa dni, ale cały tydzień. Ale ten tydzień dobiegł końca. Dziadek z drżeniem myślał o tym, co czeka go w celi. Próbował przygotować się moralnie, ale było to niemożliwe. Balsamem na jego chorą duszę był nowy list od Angeliki, z którego cieszył się jak dziecko. Drogi Julianie, piszę te słowa i płaczę ze szczęścia. Nareszcie pozwolono mi przyjechać do ciebie.
Tylko 10 minut, ale najdłużej oczekiwanych szczęśliwych minut. Będę u ciebie za 3 dni. Trzymaj się. Uważaj na siebie. Kocham cię. Tęsknię za tobą, Angeliko. Serce dziadka ogarnęło uczucie radości. Po takich słowach śmierć nie jest taka straszna. Wieczorem skrzypnęła żelazna zasuwa w drzwiach celi i strażnik wepchnął Juliana do środka. Czekał na zwykłe drwiny, szyderstwa, obelgi, kpiny. Ale o dziwo, nic takiego nie miało miejsca. Nikt nie zwrócił uwagi na jego wygląd. Współwięźniowie skulili się w oddzielnych grupach i żartowali między sobą. Tylko jeden skazaniec, zauważając zaskoczenie Juliana, pochylił się z pryczy naprzeciwko i powiedział: Masz dzisiaj szczęście, dziadku. Marcin jest chory, chory. Nie ma jeszcze DLA ciebie czasu, więc możesz się położyć i spać. Dziadek nic nie odpowiedział, tylko położył się na swojej pryczy i odwrócił plecami do ściany. Julian zapadł w niespokojny sen. Nie zdawał sobie sprawy, jak długo spał, ale nagle przez sen usłyszał dziwne dźwięki i słabo słyszalne słowo. Pomocy. Początkowo dziadek nie zwrócił na to większej uwagi, myśląc, że wciąż śni. Ale kilka sekund później dźwięki i poniżający głos powtórzyły się. Julian gwałtownie usiadł na pryczy. Była głęboka noc. Wszyscy więźniowie spali, chrapiąc w różnym tempie. Tylko ledwo słyszalny jęk dochodził z głębi celi. Dziadek poszedł w kierunku, z którego dochodził dźwięk. Jego drogę oświetlał wąski pasek światła z korytarza, prześwitujący przez szczelinę między drzwiami a podłogą. Po chwili Julian zorientował się, że jęki dochodzą z pryczy jego oprawcy Marcina. I oto był. Mężczyzna leżał blady jak śmierć, zlany zimnym potem, trzęsąc się ze strachu, jakby goniła go sfora bezpańskich psów. Przez pierwsze kilka sekund Julian chciał się odwrócić i odejść, tak jak zrobił to Marcin pod prysznicem, kiedy popchnął go, nie myśląc o konsekwencjach. Mimo że Marcin był zaciekłym wrogiem, Julian, człowiek o wielkim sercu, nie miał odwagi go zostawić. Nawet zwierząt się nie porzuca. Ale tu był człowiek, musiał się urodzić z jakiegoś powodu. Taka była wola Boża. Co jest z tobą nie tak? Zapytał Julian. Mężczyzna sapnął. Bardzo boli mnie serce. Nie ruszaj się, to pewnie atak serca, może przejdzie. Ale stan mężczyzny pogarszał się z sekundy na sekundę. Trzymał rękę na sercu i szeptał tylko słabo. Nie idź, pomocy! Julian nie wiedział, co robić ani jak może pomóc. Nie jest lekarzem. I Boże, dlaczego marnuje swój czas? Musi natychmiast jechać do szpitala. Poproszę tylko naczelnika, żeby pomógł ze szpitalem. Zaraz wracam, powiedział dziadek Marcin, a chwilę później podbiegł do drzwi i zaczął w nie walić najmocniej, jak potrafił. Ze wszystkich stron dziadek krzyczał na niezadowolonych współwięźniów, zmuszonych do pobudki z powodu irytującej ciszy i głośnych dźwięków. Co się z tobą dzieje, staruszku? Idiota! Zaraz zejdę, a ty będziesz miał kłopoty. Julian nie zwracał uwagi na gniewne okrzyki, tylko dalej walił w drzwi. W końcu drzwi się otworzyły i do celi wszedł zaspany strażnik. Równie niezadowolony, co skazańcy. Czego chcesz? Syczał, wpatrując się w Juliana. Z sercem mężczyzny jest źle, zaraz zemdleje. Potrzebuje szpitala, powiedział podekscytowany dziadek. Strażnik podszedł do pryczy korobowa i zobaczył, że jest w złym stanie. Drapiąc się ręką po głowie i ziewając, powiedział obojętnym głosem. Oczywiście poinformuje odpowiednie władze, ale lekarz nie przyjedzie wcześniej niż rano. Nie zapominaj, że to szpital więzienny, a nie droga klinika. Tu nie było do czego się przyczepić. Julian był zdumiony okrucieństwem i bezdusznością naczelnika, ale on nie przeżyje do rana. Poinformuj naczelnika, on dobrze zna Marcina. Dziadek zapytał. Nie bądź mądry, ty tu masz komendę, odpowiedział strażnik i jakby nic się nie stało, zniknął za drzwiami celi. Julian wrócił do Marcina bez grosza przy duszy. Patrzył na niego szeroko otwartymi oczami, pełnymi przerażenia. Nie mógł już mówić, tylko muczał. Po kilku sekundach muczenie też ustało. Dziadek wziął go za ramię. Jego puls praktycznie zamilkł. Koledzy z celi żywo rozmawiali o tym, co się stało. Wow, Marcin umiera. To dopiero zwrot akcji. Dobrze mu tak. Zrobił się trochę zarozumiały. Dziadek nie był zmieszany. Pamiętał swojego ojca. Wiele, wiele lat temu, gdy Julian był jeszcze nastolatkiem, jego ojciec miał rozległy atak serca, który później okazał się zawałem.
Zanim przyjechała karetka, jego mama kilkakrotnie zrobiła mu masaż serca, co uratowało ojcu życie. Ale nikt nie uratował mamy przed atakiem serca. Po prostu w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. A karetka przyjechała za późno. Myślę, że teraz jest tak samo. Julian pomyślał i bez wahania podjął działanie. Położył dłoń na klatce piersiowej mężczyzny w okolicy serca i zaczął wykonywać rytmiczne pchnięcia. Skazańcy otworzyli usta i obserwowali to, co się działo jak stado gapiów, od czasu do czasu wydając niepochlebne okrzyki. O cholera, dziadek to robi. Marcin otarł się o niego i próbuje wyciągnąć go z martwych. Zwariował. Trud Juliana nie poszedł na marne. Jego puls przyspieszył, a serce biło mocniej. Mężczyzna otworzył oczy i nawet próbował bezgłośnie poruszać ustami. Najwyraźniej Marcin urodził się z rozpiętą koszulą. A może błagania Juliana poskutkowały? Wkrótce jednak chory skazaniec został wyniesiony z celi na noszach. Wieści o więzieniu szybko się rozeszły i następnego dnia cała kolonia huczała o tym, co się stało. Wszyscy byli zszokowani czynem dziadka. Z upokorzonego człowieka stał się autorytetem, szanowanym przez więźniów. Sam Marcin został uratowany, szeptali skazańcy. Julian nawet nie pomyślał o swoim bohaterstwie. Zresztą to wcale nie było bohaterstwo, a jedynie pomoc człowiekowi w opałach. Jego myśli zaprzątało coś innego. Dziadek był wyczerpany więzienną egzystencją. Chciał wrócić do domu, do swojej rodzinnej wioski, gdzie mieszkał przez całe życie. Tak jak w dzieciństwie, wspinał się na swój ulubiony piec i zamykał się kocem, jak zasłoną przed wszystkimi kłopotami i nieszczęściami. Ale mimo wszystko dzisiejszy dzień jest najszczęśliwszy. Długo wyczekiwane spotkanie z Angeliką. Co za radość! Angelika! Krzyknął Julian. Tylko w asyście konwojentów do pokoju odwiedzin weszła mała, chuda dziewczynka o dużych, szarych oczach. Julian, dziadku, jak się masz? Mój Boże, bardzo schudłaś, kochanie. Nie obraziłeś się tutaj? Angelika zapytała przestraszona. Nie, kochanie, nikt mnie nie krzywdzi. A jak ty żyjesz? Masz pieniądze na życie? Dziadek zaniepokoił się. Mam. Dobrze mi się powodzi. Tylko ciebie nie ma w pobliżu, dziadku Julianie. Strasznie za tobą tęsknię. Ja też za tobą tęsknię, Angeliko. Ja też za tobą tęsknię. Było tyle rzeczy, o które chciałyśmy się zapytać, ale nie miałyśmy czasu. 10 minut mijało nieubłaganie szybko. Kiedy strażnik ogłosił koniec spotkania, do oczu Angeliki napłynęły łzy. Julian, bez względu na to, jak bardzo się starał, również nie mógł powstrzymać łez. Był tak rozemocjonowany, że przez całą noc nie mógł się uspokoić. Nikt już się go nie czepiał, nikt go nie wyśmiewał, nikt nie rzucał w jego kierunku drwinami. Ale to nie sprawiało, że czuł się lepiej. Julian szaleńczo tęsknił za wioską, za przytulnym domem, który wciąż trzymał ciepło jego krewnych. I oczywiście za Angeliką, jego ulubioną dziewczyną. Ale nie zobaczy jej przez całe 8 miesięcy. Niewielki okres czasu DLA zwykłych przestępców, ale DLA niego była to wieczność. Czas mijał, a na zmianę na lepsze trzeba było jeszcze długo, długo czekać. Ale dziadek się mylił. Szczęśliwe zmiany nadeszły już następnego dnia. Rano do jego celi przyszedł strażnik i Julian w towarzystwie 2 konwojentów został zaprowadzony na czele kolonii. Siwowłosy mężczyzna w średnim wieku siedział w fotelu i wpatrywał się w Juliana głęboko osadzonymi oczami. Dziadek z przerażeniem zastanawiał się, co jeszcze może go spotkać. Przecież wszystko, co złe, już mu się przytrafiło. Jego podekscytowanie rosło z każdą sekundą, aż usłyszał zdanie, o którym nigdy nie marzył. Julian, są nowe wydarzenia w twojej sprawie. Została ona ponownie rozpatrzona. W rezultacie twój wyrok został skrócony do 6 miesięcy. Wyrok, który już odsiedziałeś. W areszcie i tutaj, więc od jutra będziesz wolny. Julian był oszołomiony tą niespodzianką i nie mógł nic powiedzieć. Przełożony, zauważając jego zmieszanie, jeszcze raz potwierdził zaskakujące wieści Juliana. Tak, tak, jutro będziesz wolny. I to też jest DLA ciebie. Mężczyzna wręczył dziadkowi kopertę. Kiedy otworzył kopertę, Julian był tak samo zszokowany jak on wiadomością o uwolnieniu. Cześć, Julian. Tu Marcin. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że zostałeś już poinformowany o zwolnieniu. Gratulacje. Ludzie tacy jak ty nie powinni być w więzieniu.
Nie mam słów, aby wyrazić moją wdzięczność za Twoje współczujące serce i ręce, które uratowały mi życie. Nie mam też słów, by błagać o wybaczenie za moje haniebne zachowanie, ale mimo to, proszę, wybacz mi. Chciałbym móc powiedzieć to wszystko osobiście. Teraz odsiaduję wyrok w innej kolonii, ale może kiedyś się zobaczymy. Żegnaj, Marcinie. Wybaczam ci, wybaczam ci. Nie ma nic bardziej szczerego i lżejszego niż skrucha, szepnął dziadek ze złamanym sercem. Przez tyle lat nie stracił wiary w ludzi. Kiedy bramy więzienia zamknęły się za Julianem, był szczęśliwy, widząc jasne słońce i błękitne niebo. Odetchnął powietrzem letniego poranka. Teraz już wszystko będzie dobrze, pomyślał dziadek. Nagle usłyszał stukot obcasów na chodniku. To Angelika. Trochę się spóźniła, ale nie szkodzi. Przytulili się do siebie tak mocno jak nigdy dotąd i już nigdy się nie rozstali. Minęło 5 lat. Julian prawie nie pamiętał już więzienia. Z wyjątkiem strasznego snu, który miał nieszczęście się spełnić. Pewnego niedzielnego popołudnia, kiedy uczestniczył w nabożeństwie w miejscowym kościele, zauważył wśród obecnych znajomą twarz, którą kiedyś widział, ale nie mógł sobie przypomnieć gdzie. Nic dziwnego. W tym roku Julian skończył już 80 lat. Może pamięć zawodzi. Mężczyzna patrzył na dziadka, nie odwracając wzroku. Nagle do Juliana dotarło. To był Marcin. Ten sam Marcin z więzienia. A więc poznałeś go, Julianie. A kiedy odsiedziałem swoje, przyszedłem do Boga. To było tak, jakby coś się zmieniło w moim umyśle. Zobaczyłem świat innymi oczami. Wszystko dzięki tobie. Będę się za ciebie modlił. Brawo za to, że się nie zatraciłeś, Marcin. Idź już, odpowiedział dziadek. A jego twarz rozjaśnił uśmiech jakby promień. Julian opuścił świątynię w dobrym nastroju. Jest kochany i chroniony przez Boga. I tak życie toczy się dalej, bez względu na wszystko –